Cześć, witam Was serdecznie na Podlasiu. Znajdujemy się w firmie Roll Toma i dzisiaj odbywa się tutaj premiera nowego ciągnika rolniczego. Jak wiecie, mam doświadczenie z ciągnikami siodłowymi, co możecie zobaczyć na moim kanale na YouTubie. Natomiast dzisiaj będzie mój pierwszy raz z traktorem. No i jest przed nami Massey Ferguson, model 5S w wersji 115-konnej. Występuje też w innych wersjach, od 105 do 145 koni. Silnik 4,4 litra. Podobno świetne osiągi, ale to przekonamy się później. Jeżdżę wszystkim, czym się da. Traktorem jeszcze nigdy nie jeździłam. To będzie mój pierwszy raz. Jaram się bardzo. Spójrzcie na niego. Czerwony, agresywny, na pewno będzie szybki, piękna sylwetka. Idziemy testować. Teraz żarty się skończyły. Czas na testy drogowe. Pierwszy wyjazd na miasto traktorem. To już jest maksymalny bieg. Będę mi się tak turlać. Dobiło się gorąco, słoneczko świeci. Lato przyszło, ale mamy klimę. Mamy klimę. Możemy się troszkę schłodzić. Zobaczcie, jaki super designerski podłokietnik. Ile mamy tutaj różnych funkcji. Możemy sterować radiem. Tutaj możemy sobie włączyć kontrolkę, która odpowiada za zmianę półbiegów. Kiedy świeci się na zielono, skrzynia sama dobiera nam półbiegi, sama je zmienia. Po wyłączeniu tej kontrolki sami sterujemy półbiegami w joysticku albo tutaj w rewersie przy kierownicy. Fotel jest amortyzowany, jak to w ciągnikach siodłowych, także bardzo komfortowo się jeździ. Po dziurach można latać. Kolejna bardzo fajna opcja to opcja start and stop. Po włączeniu go możemy zatrzymać pojazd w miejscu bez użycia sprzęgła. Myślałam, że lepszej widoczności niż w kabinie ciężarówki to nie znajdę nigdzie, ale tutaj jest chyba nawet lepiej. Pole widzenia z przodu jest bardzo duże. Z tyłu też widać wszystko świetnie. Wszystko tutaj mamy oszklone. Trochę się czuję jak w akwarium. No jeździ się świetnie. Bardzo komfortowo. Ergonomia na wysokim poziomie. Jestem naprawdę w szoku. Natomiast no, brakuje mi tutaj prędkości. Dla mnie to była naprawdę nowość, poczułam się mega dumnie w tym traktorze. Dzisiaj byłam rolniczką i czułam, że mam chyba najlepszy sprzęt, jaki można mieć we wsi.